Dzisiaj podczas naszego spotkania przyjrzymy się postaci świętej Katarzyny Ricci, mało znana święta dominikańska, a postać wybitna z XVI wieku. Do klasztoru wstąpiła, jak miała 12 lat, jest bardzo młodo, ale w zakonie bardzo, bardzo dojrzała jako osoba i też w wierze. To jest, widać to przynajmniej po tym, że została przez swoje siostry wiele razy wybrana na przełożoną, czyli one musiały ją takim dużym zaufaniem darzyć. A z drugiej strony ona też musiała im stawiać wyzwania, bo to była reformatorka. Ona widziała, że są elementy życia sióstr, które należy poprawić i nie bała się tego wprowadzać. Więc postać pod wieloma względami bardzo ciekawa. Tam się bardzo dużo rzeczy działo w jej życiu, ale ja chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę na jedną rzecz, bo o niej moglibyśmy cały adwent rozmawiać, tylko o jednej Katarzynie Ricci. Ale jest jedna rzecz, która kiedy myślę o Katarzynie, ona bardzo wydaje mi się taka dla niej charakterystyczna. To jest jej przyjaźń. Przyjaźń ze świętymi. Katarzyna Ricci pisała wiele listów i przyjaźniła się z trzema świętymi. To jest Filip Nereusz, Karol Boromeusz i Maria Magdalena de Patti. Ktoś może zapytać, co w tym zaskakującego, że święty przyjaźni się ze świętymi. Niby rzecz oczywista, ale to, co jakoś mnie zachwyca w tym, w tej przyjaźni, że to jest przyjaźń, która jest prawdziwą miłością, bo to jest przyjaźń, w której jeden drugiego ciągnie do Pana Boga, w której oni się ze sobą spotykają, albo tak jak w ich przypadku też pisali listy i jeden drugiego jakoś tak podnosi, że jeden drugiego jakoś też dopinguje w tym i prowadzi do Pana Boga. Dlatego ta przyjaźń między świętymi jest taka niesamowita. Bo my też mamy swoje przyjaźnie. Oczywiście, każdy ma. Ale te nasze przyjaźnie różnie wyglądają. Różnie wyglądają. Nie zawsze nas właśnie one podnoszą. Nie zawsze nas prowadzą do góry. Nie zawsze one są takie dopingujące. Dlatego chciałbym, żebyśmy przyglądając się postaci Katarzyny Ricci, uczyli się od niej, co to jest prawdziwa chrześcijańska przyjaźń. Przyjrzyjmy się swoim przyjaźniom i przyjrzyjmy się temu, co my dajemy swoim przyjaciołom. Co dajesz swojemu przyjacielowi? Czy tylko obecność, która jest już bardzo ważna, ale czy potrafisz go prowadzić do Pana Boga? Pomyśl o takim swoim przyjacielu, o jakiejś takiej twojej bliskiej osobie, może to być ktoś z rodziny też, z którym się spotykasz, z którym rozmawiasz, z którym spędzacie wolny czas, ale z którym nie rozmawiacie o Panu Bogu, z którym nie motywujecie się do bycia świętymi. Święta Katarzyna Ricci nam pokazuje, że to jest istota przyjaźni. Jesteśmy przyjaciółmi, więc chcemy dla siebie tego, co najlepsze. To, co najlepsze ja chcę, mogę chcieć dla mojego przyjaciela, to jest jego świętość. Jego bycie z Bogiem, jego szczęście z Bogiem. Dlatego zadanie, pomyśl o tej bliskiej ci osobie, z którą spędzasz dużo czasu, a której nie mówisz o Panu Bogu, której nie przybliżasz do Pana Boga. I zrób coś, żeby tę osobę do Boga przybliżyć. Zabierz na mszę, porozmawiaj o Bogu, przeczytaj Pismo Święte, wymyśl coś, bo ty tę osobę znasz dużo lepiej niż ja. Ale zrób coś, żebyście razem byli świętymi.